Witajcie nierealni gracze w kolejnym odcinku mojej zwariowanej serii. Jesteśmy na mapie Ignadent, ale jest ona do pobrania z ModHuba i jak widzicie dzisiaj przymierzam się do czegoś dużego. Zobaczcie co ja sobie tutaj skołowałem. Jest to moi drodzy wielka maszyna, wielki wał, którym będę teraz ugniatał moją kiszonkę. To jest odcinek, w którym nie było ankiety wcześniej, tylko po prostu sam zdecydowałem, że trzeba troszeczkę zarobić pieniędzy, ale zobaczcie na tego klasa, możemy sobie otworzyć tutaj maskę, otworzyć również drzwi, wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie, bardzo podoba mi się ten model. Oczywiście każdego z Was zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji właśnie teraz, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie oglądnij ten film do końca, dlatego że na koniec jeszcze będę robił coś z owcami, więc będzie tutaj ciekawie. Na początku, moi drodzy, zdecydowałem się na udeptanie tych pięknych moich, jak widzicie, tej pięknej mojej pryzmy. Maszyna, którą tutaj widzicie, to jest ogromna maszyna, która została odpowiednio przeze mnie spreparowana w taki sposób, że ubijanie odbywa się ponad 100 razy szybciej, niż gdyby to było normalnie za pomocą jazdy takim zwykłym traktorem. Jeżeli chcecie tą maszynę, dajcie koniecznie znać w komentarzach, to oczywiście mogę ją wydać, mówię o tym specyficznym wale. Naprawdę robienie i ugniatanie kiszonki z tym wałem w tym momencie to jest pestka. Zobaczcie, ja tak naprawdę muszę przejechać jeden raz i to wszystko jest już ubite. Zobaczcie jak te procenty lecą, a weźcie pod uwagę, że w tym silosie jest ponad 1 200 000 litrów. To jest gigantyczny silos, bardzo dużo mamy tutaj właśnie kiszonki, no ale wiecie, tak to jest nierealna seria, więc tutaj możemy sobie pozwolić naprawdę na dużo. Klas, którego widzicie, również jest troszeczkę z chip tuningowany i jest mega wydajną maszyną. Naprawdę polecam Wam pobawić się tym, dlatego że możecie sobie, jak widzicie, bardzo szybko tutaj zarobić ogromne pieniądze. Chociaż ja dzisiaj te pieniądze wydam, no bo przecież gdzieś tą kiszonkę będzie trzeba zawieźć, więc w dalszej części odcinka jeszcze zobaczycie, jak ja wydam te prawie 6 milionów, no ale trzeci silos jest już, moi drodzy, gotowy, więc jeszcze tylko zostaje ogarnąć sobie czwarty, to już jest naprawdę moment. Ubijanie tym wałem z tymi czterema kołami to jest po prostu bajka. 70-80%, no to jeszcze trzeba będzie troszkę cofnąć, 95-100%, no to zamykamy i moi drodzy, wszystko. Zobaczcie jak szybko udało mi się tak naprawdę zamknąć w czterech silosach 5 milionów litrów kiszonki, dlatego że właśnie tyle tutaj możecie jej znaleźć. Zaparkuję sobie tym zestawem gdzieś tutaj na boku. No i przydałoby się w sumie postawić wielką biogazownię, no bo na miniaturce widzieliście wielką biogazownię, a jej tutaj jeszcze nie ma, więc lecimy, moi drodzy, z budową ogromnej biogazowni. Zdecydowałem jeszcze troszeczkę wyburzyć płotów, żeby można było przejeżdżać, można powiedzieć, z jednej farmy na drugą. Skoro jest to kolejne miejsce tak naprawdę, to wiecie co, zrobię sobie, no tutaj powiedzmy, zrobię sobie tym dirt, żeby się to odróżniało od moich poprzednich miejsc, także myślę, że to będzie się prezentować naprawdę fajnie. No i zaraz zbuduję sobie naprawdę gigantyczną, ogromną biogazownię, ale to jest biogazownia, zaraz ją zresztą zobaczycie. Ja sobie tutaj ogarnąłem dodatek Pumps and Hoses i wykorzystam go w praktyce, dlatego że uważam, że to jest bardzo, bardzo fajny moment, żeby właśnie zbudować modułową biogazownię, zaraz to właśnie zobaczycie. Tutaj mamy fermentor 30 metrów, to jest ten największy fermentor, jaki może istnieć. Chcę sobie postawić 3 fermentory, ale zobaczcie, ja postawiłem 4 i zrobiły mi się 2 osobne biogazownie. Tak nie może być, trzeba to wyburzyć, postawić trzeci fermentor obok. Trzeci fermentor obok mi się przyda do tego, żeby ta biogazownia była naprawdę, naprawdę duża. Będzie to biogazownia składająca się z 3 gigantycznych fermentorów i dodatkowo umieszczę sobie teraz system kogeneracji. Ich będzie 4 na pewno będę musiał tutaj wrzucić. I teraz do każdego fermentora zamierzam dorzucić po 3, ja to nazywam kosze zasypowe, czyli miejsce, w których będę ładował kiszonkę do tego fermentora. Zobaczcie, ogromna biogazownia, wydałem na nią kupę pieniędzy, teraz zostało mi poniżej 100 tysięcy euro, więc naprawdę, naprawdę dużo. No ale jakoś tą kiszonkę trzeba przecież przetransportować do tych moich koszy zasypowych, więc szybciutko odkryję sobie silos. Oczywiście muszę jeszcze odkryć te wszystkie kosze zasypowe, które wy tutaj znajdziecie, które możecie zauważyć, no bo one, jak widzicie, trzeba, te kosze trzeba najpierw otworzyć, no i zobaczcie, tak wygląda tutaj ta właśnie moja
piękna biogazownia. No i to jest taki sposób, o którym wam kiedyś mówiłem, że można tak zrobić. Jak widzicie, wziąłem sobie tą moją przyczepę samozbierającą, ale tutaj coś dziwnego się stało, bo ten silos się nie chce otworzyć dalej. Będę musiał pomyśleć, jak z tym zrobić. No jak widzicie, wziąłem sobie 260 tysięcy kiszonki, więc bez problemu udało się trochę załadować i jeszcze 100 tysięcy sobie doładowałem. Naprawdę bardzo fajny sposób, żeby tą przyczepą samozbierającą ładować silosa, ale tutaj powstał mały problem. Zaraz zobaczycie, co się tutaj wielkiego wydarzyło, bo to naprawdę ciekawa sprawa. W każdym razie, zobaczcie, ponad 100 tysięcy litrów za jednym razem jestem w stanie załadować do kosza zasypowego. To są te największe tutaj kosze zasypowe i dodatkowo tutaj możemy sobie wjechać, więc nie potrzebujemy żadnych taśmociągów, przenośników ani innych żmijek. Po prostu tutaj wyładowujemy sobie wszystko tak jak leci. Bardzo fajny kosz zasypowy. Osobiście bardzo go lubię. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat biogazowni z DLC Pumps and Hoses, to przygotowałem o tym dedykowany, osobny materiał. Teraz sobie, wiecie co, otworzę te wszystkie silosy również z drugiej strony. Widzę, że coś się zbagowało z tej, więc ja spróbuję z drugiej. Natomiast jeżeli mi się to zbaguje również z drugiej strony, to będzie troszkę słabo. Ale najpierw sprawdźmy, czy to faktycznie tak będzie działać, czy nie. Więc wiecie co, ja sobie tutaj delikatnie nie wjadę, ale chyba się zawiesiłem. Nie, to był słaby pomysł. Nie róbcie tego, moi drodzy, na swoich nierealnych gospodarstwach. Jeżeli używacie tej pięknej, żółtej przyczepki, to nie róbcie tego. Dlatego, że możecie, jak widzicie, troszeczkę sobie popsuć tutaj wasze gospodarstwo. Nie jest to najlepszy sposób. Jak widzicie, załadowałem 1400 litrów, nawet nie wiem w jaki sposób, ale za pomocą super siły udało mi się wydobyć ten pojazd na powierzchnię. Troszeczkę, jak widzicie, jestem w stanie sobie zabrać tej mojej kiszonki, ale zobaczcie, że ten silos nie chce się dalej otwierać. Jest to swego rodzaju problem, dziwna sytuacja, więc będę musiał znaleźć jakieś inne rozwiązanie na to. Jakoś siłowo trzeba go będzie otworzyć, no bo przecież trochę byłoby to słabe, gdyby się okazało, że tyle kiszonki mi się tam po prostu zmarnuje przez to, że wykorzystałem taki sposób opróżniania silosa. Zaraz coś może ciekawego tutaj wymyślę. W każdym razie, moi drodzy, szybciutko ładujemy sobie kiszonkę do moich koszy zasypowych. Z tych koszy zasypowych będzie kiszonka transportowana do fermentera, no a stamtąd już, moi drodzy, wygeneruje się dla mnie najpierw metan, a później z tego metanu wygeneruje się prąd. No a oczywiście ja na tym prądzie zarobię bardzo, bardzo dużo. Wiecie co? Mam tutaj mały problem, dlatego że nie jestem w stanie otworzyć tego silosa dalej, więc pomyślałem sobie, że ogarnę taką ładowarkę i może ładowarką udałoby się po prostu otworzyć ten silos, no bo bez tego jest naprawdę ciężko. Zobaczymy, moi drodzy, jak to tutaj będzie wyglądać. No, ładowarkę już mamy na mojej farmie i teraz tak sobie myślę, no zobaczcie, nie jestem w stanie tego odkryć w żaden sposób. Nie jestem w stanie tego odkryć. Dziwna sytuacja, nie powinno tak być. I co? I tyle litrów kiszonki pójdzie, no wiecie co robić? No, jak widzicie, udało mi się odkryć jeden silos, więc może jeszcze te pozostałe nie są stracone. Zobaczymy, będę się nad tym zastanawiał dalej. No troszkę się udało odkryć, więc w sumie, skoro tak odkryłem, no to pokażę wam teraz sposób, w jaki możecie sobie bez najmniejszego kłopotu z takiego silosa po prostu ładować taką przyczepką, jaką tam mam. Tylko jeszcze wcześniej, jak widzicie, musiałem się tutaj zakopać w tej całej kiszonce, więc super siła przychodzi z pomocą, no ale udało się wyjechać, więc moi drodzy, zobaczcie, dlatego że teraz pokażę wam sposób, w jaki możecie bez problemu sobie ładować wasze tutaj, o patrzcie, dojeżdżacie sobie prawie do końca, ale nie do samego końca, tylko zostawiacie troszeczkę tej kiszonki i teraz wystarczy tutaj podjechać, moi drodzy, na przykład taką ładowarką, odkryć troszeczkę dalej silos, no i w tym momencie, jak widzicie, wszystko pięknie działa. To jest naprawdę genialny sposób. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak myślicie, ile pieniędzy ja na tym zarobię, dlatego że mam tutaj 5 milionów litrów kiszonki i oczywiście zamierzam to wszystko tutaj sprzedać, można powiedzieć, w biogazowni, przerobić na prąd. Dlatego jeżeli obejrzałeś do tego momentu, spróbuj zgadnąć, ile ja na tym zarobię. Jeżeli zgadniesz, jeżeli spróbujesz, oczywiście przypnę ci serduszko, więc próbuj, dlatego że zawsze coś tutaj możesz ode mnie dostać na czacie.
No dobra, załadowałem wszystko, wygląda to naprawdę fajnie, ale mówiłem na początku odcinka, że jeszcze coś będę robił z owcami, dlatego pokażę wam jeszcze jeden naprawdę fajny modzik, który moim zdaniem może się przydać na waszych gospodarstwach. Jest to taka specjalna przyczepa, oczywiście albo ją podlinkuję, albo wydam ją za jakiś czas. Tir to jest normalny tir z podstawki, to jest Mac Black Anthem, więc to nie jest nic specjalnego. Jeżeli chcecie go mieć, wszystko znajdziecie w kodach do FS20. Jestem już na farmie, no i zobaczcie, moi drodzy, co się tutaj dzieje. Jest to przyczepa, która obsługuje autoload. Jest to bardzo wygodne narzędzie, jeżeli potrzebujecie przewieźć dużą ilość palet, dlatego że ta przyczepa jest w stanie zabrać na swój pokład aż do 250 palet. Jest to gigantyczna maszyna, gigantyczna przyczepa, dlatego pokazuję ją wam tutaj. Akurat ja mam wersję, która jest w stanie pomieścić bodajże 72 tysiące litrów, czyli 72 palety, ale wystarczy zmienić jedną rzecz w sklepie, aby zamiast 72 palet można było przechować 250. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie, abym wydawał mody, które tutaj się pokazują, oraz jak wam się podoba ta seria. Trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!